Witajcie drodzy kochani, pozdrawiam was serdecznie z kanionu Badajoz, z Barranco Badajoz, właśnie tutaj z Teneryfy. Jest to miejsce bardzo specjalne, ponieważ jak już wcześniej wspominałem, historia dziewczynki z gruszkami. Tutaj właśnie w tym kanionie nastąpiło zaginięcie na 30 lat pewnej małej dziewczynki 5-letniej, która po okresie 30 lat z powrotem pojawiła się w domu swojej rodziny. Oczywiście w ciele małej dziewczynki. Rówieśniczki spostrzegły ją w mieście i po prostu stwierdziły, że to ich koleżanka z dzieciństwa, która po prostu nagle, nie wiadomo skąd, znalazła się w tej samej formie, w której po prostu zaginęła, pojawiła się w mieście Gimar. To jest na faktach autentycznych. Jeżeli ktoś chce poszperać w internecie, może znaleźć Niña de las Peras, Barranco de Badajoz, Tenerife. Tam właśnie jest ta cała historia. Również była tutaj historia związana z górnikami, którzy poszukiwali złóż minerałów, jak również złóż wody w tych górach i również natrafili na białe istoty zamieszkujące te góry. I te istoty po prostu pokazały, w którym miejscu znajduje się po prostu złoże wody. Także ten cały kanion jest objęty jakby wielką tajemnicą. Były tu robione badania za czasów II wojny światowej przez wielkich specjalistów niemieckich, wielkich naukowców niemieckich. Jak również zachodzi pewne zjawisko, kiedy to specjalne światła wychodzą po prostu z oceanu i jakby wpływają właśnie w ten wąwóz i tutaj po prostu się giną w jakimś w skałach, po prostu wtapiają się w skały. To jest właśnie to miejsce, drodzy kochani. Ja polecam wam, jeżeli jesteście na Teneryfie, odwiedzić właśnie ten kanion Badajoz. Właśnie on jest tutaj niedaleko od Gimar i dla każdej osoby, która jest zainteresowana tematem, no po prostu polecam, można tutaj po prostu samemu przyjechać i zrobić taką jakby drogę górską i przy okazji zwiedzić ten piękny kanion, który właśnie znajduje się za moimi plecami. Tam go po prostu można w tle zobaczyć. Także jeszcze raz, drodzy kochani, pozdrawiam was serdecznie tutaj z Teneryfy. Ja od ciebie się żegnam i do widzenia.